To byli uśmiechnięci policjanci. Ulice Warszawy dzielą się na dwie części. Część, w której robią timelapsy i znacznie ciekawszą część, w której robię zdjęcia na Instagram. Do tej drugiej części zaliczają się głównie warszawskie podwórka i bramy. I tu miałem wam opowiedzieć o kamienicy, do której jak wszedłem, to panowała kompletna cisza oprócz dźwięku łamiącego się tynku pod moimi butami oraz stłumionego radia grającego gdzieś w oknie, ale przez przypadek usunąłem to nagranie. Niedawno postanowiłem wrócić do robienia zdjęcia ludziom. Jednak w tym mieście ludzie wkurzają się nawet jeśli oni sami przez przypadek wejdą w kadr. Wyobraźcie, co się stanie, jeśli zrobię komuś zdjęcie. Przepraszam za jakość dźwięku, ale by filmować i jednocześnie robić zdjęcia, musiałem przykleić kamerę do lustrzanki za pomocą szarej taśmy. Nie? To dlaczego pan nie zrobił zdjęcie? Proszę pani, zajmuję się fotografią uliczną. No, rozumiem, proszę pani, ale tu chodzi o tą agresję. Ja mogę podejść do kogoś i zapytać, ale to... Dziękuję nawzajem. To jest, ja na razie tylko zaczynam, to jest moja prywatna kolekcja, nic ich nie publikuję. To super, to miło mi bardzo. Dziękuję. Życzę panu naprawdę wielu sukcesów. Dziękuję. O, przepraszam. No i w zasadzie nic się nie działo. Ludzie albo to ignorowali, albo się do siebie uśmiechaliśmy i szliśmy dalej. Nie mam ani nawet portfela. Raz trafiły mi się kobiety, które chciały zadzwonić na policję. Co, mam policję wołać? Wie pan, że nie wolno. Ale niektórzy ludzie dziwnie reagują nawet jak ktoś przejdzie koło nich z kamerą. Co jest drugie nie? Zero. Słucham? Słucham? O kurcie. Po pierwsze się trzeba zapytać, po drugie nie publikować. A co pan zrobi? Nie będę publikował. Miłego dnia. Cały dzisiaj dzień robiłem wszystkim zdjęcie. Nikt nie miał. Wszyscy olewali. Kurwa, pewnie mochary.